Cześć, premiera FIFA 22 jest już bliżej niż dalej, także warto się przyjrzeć, w które konkretne dni zostanie uruchomiony web app, jej play, czy chociażby dostęp przedpremierowy. Oczywiście nim przejdziemy do materiału, przypominam o możliwości zostawienia subskrypcji, oceny w postaci łapki, a także zapraszam na fanpage na Facebooku, gdzie tuż po premierze będzie pojawiać się dużo informacji odnośnie tego, co aktualnie dzieje się w FIFA. Pierwszym w kolejności, do którego dostaniemy dostęp, jest web app. Oficjalnej daty nie ma, ale można przypuszczać, że pierwsze logowania powinny nastąpić coś koło 21 bądź 22 września w okolicach godziny 19. Oczywiście należy brać na to poprawkę, bo nie wiemy, jak w tym roku zachowają się serwery i czy przypadkiem zbyt mocno się nie przegrzeją, przez co będziemy musieli oczekiwać ciutkę dłużej na dostęp. Także warto na spokojnie podejść do tematu i cierpliwie oczekiwać na swoją kolej. EA Play daje nam możliwość przedpremierowego przetestowania FIFA. W tym roku gracze nowej generacji konsol będą mieli do dyspozycji aż 20 godzin na testowanie nowej produkcji. Użytkownicy starszej generacji, a także PC-towcy pozostają przy 10-godzinnych wersjach. Dostęp do FIFA 22 jest przewidziany na okolice 22 września. W tym roku jej lekko zmodyfikowała wersję, które możemy zakupić. W poprzednich latach do wyboru mieliśmy standardową, mistrzowską lub edycję Ultimate. Z jakiegoś powodu jej zrezygnowała z pośredniej wersji, przez co jeśli chcemy zagrać pełnoprawnie, bez limitu godzin, pełną wersję, musimy zakupić edycję Ultimate. Jeżeli już się zdecydujemy na tą droższą wersję FIFA, będziemy mogli w nią zagrać 27 września. Warto dodać, że w tym roku jej zmieniła darmowe cotygodniowe paczki na FIFA Pointsy. W mojej opinii jest to lepsza opcja, bo sami możemy zdecydować, na co chcemy to przeznaczyć, a nie musimy czekać na paczki co tydzień, które i tak niewiele wnosiły do naszych klubów. Premiera gry zapowiedziana została na 1 października, w tym roku w miarę standardowa data, do której przyzwyczaili nas Kanadyjczycy. Już chyba dzisiaj warto zaplanować sobie dzień wolny, a wszelkie niezbędne obowiązki wykonać szybciej, tak aby móc spokojnie cieszyć się grą w dniu jej premiery. Odnośnie dema to prawdopodobnie tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, raczej go nie ujrzymy. I jak na razie go nie zapowiedziało, a do premiery zostało niewiele czasu i sądzę, że pozostaje nam jedynie czekać na wersję finalną. Miejmy nadzieję, że w tym roku troszkę mocniej dopracują gierkę, niż to miało miejsce w zeszłym roku. Na dzisiaj to już będzie tyle, mam nadzieję, że materiał się przydał i przypadł do gustu. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do moich innych filmów, które znajdą się na moim kanale. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w przyszłych materiałach.